Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diego w kolejnym odcinku z gry pod tytułem Starbound. Jesteśmy już po pokonaniu jednego z pierwszych konkretnych bossów oraz po naszej początkowej naprawie statku. Jak widać, panel już działa. Może zostać wykopany z księżyców. A, dobra, nie mamy paliwa. Miło. Nie, moment. To jest chyba potrzebne do tego, żeby uruchomić hipernapęd. Nie ma tlenu. Więc tam sobie Erkius na razie nie powykopuje. Moment. Tam była gdzieś pierdółka, która pozwalała mi oddychać w próżni. Tak. Tungsten. Szkło. I living root. Szkło? Żaden problem. Korzenie? Żaden problem. Tylko nie mam tungstenu, więc pewnie będzie na planetach pierwszego albo drugiego tieru. Więc póki co musimy lecieć na CPN. Na tanksztele. I niestety trochę zakupić, więc cóż, zakup naszego ukochanego hoverbike'a się trochę opóźni. Teraz Mart, masz jakąś czekoladę? Nie. Chcę czekoladę. Za 5 stów. Mam doła, że nie będzie mnie stać na ten. A teraz daj mi paliwo. Ile? 9. Dobra, będę miał przynajmniej na czym latać. I latać po lepsze surowce i pierdółki. Na pocieszenie. I tyle z oszczędzania. Gdzie jest moja czekolada? Jej. Teraz muszę sobie wykraftować łóżko i wiadro Nutelli. Gdzie ja to mam? Mam to tu. Fuel. 9 stów. No najwięcej to nie jest, ale odłożone, odłożone, ok. Nasiona pomidorów to nie. To odłożymy, to odłożymy, to i to. Czy coś mogę zrobić ze skóry na ten moment? Najwyraźniej nie. A misiaka też nie mogę. God damn it. Snajperkę sobie awaryjnie zostawimy. Droga Shodan, chcę iść na kolejną misję. Nie na to. Dreadwing. Deploy. Spróbujemy, jak nam z nim pójdzie. Oho, widzę, że mapkę też trochę zmienili. Nie, wojownicze pingwiny ninja. Au. Pingwin z kołachem. Dobra, chyba wrócimy do snajperki. Zużywa mniej energii i pocisk leci szybciej, więc przynajmniej precyzyjniej. Tam nawet nie mam co iść, bo zazwyczaj tam była tylko po prostu ściana, nawet jeśli ominęliśmy wszystkie kolce. Więc nie ma co. Lecz się szybciej! Lecz się! Dobra. Tyle nam starczy. Hop. Piu. Piu. No i po energii. Aha. Za przeszkody. Jak w Battlefieldzie. Puf. Nie, króliczek. Tam jest tank. Tak, ale najwyraźniej niedziałający. Zimuaja. Biała śmierć. Nie, blok mi poszedł. Piu.
Dobra, czy tam jest czołg? Tak. Dobra, nasz jest w miarę papierowy. Jak na czołg. Okej, czyli to wybucha w tym miejscu, na którym zaznaczę, tak? Nie. A też coś trafiłem, tak czy siak. Okej, mamy lodowy crafting zapewniony w tym momencie. Uf. Piu. Zobaczymy, jak tam z Dreadwingiem pójdzie, ale coś przyjrzeli, tak dostaniemy mało w pierdziel. Ale się nie przekonamy, dopóki nie zobaczymy. Okej, okay. Trzy granaty, jeden strzał. I tak jest papierem. Oho, Dreadwing. Dawaj. Au. Au, wow. Faktycznie skurczybyk boli. Dobra, przełamał nam blok. Dobra, to może być długa walka. Chyba coś, że polecimy prędzej na jakiś inny planet. Au, żeby pozbierać trochę sprzętu. Tak, au, 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 au. Run for life! To był średni pomysł. Dobra, beam up. I szukamy jakiejś ładnej planetki z ładną, przyjazną atmosferą. Może w tym układzie słonecznym jeszcze. Treadlow. Co jest takim wyższym poziomem? Moderate, unknown. Ale brak atmosfery, ale to nie ma żadnego życia, więc... Pustynna. Tungsten teoretycznie tam występuje. To nasza jest low. Unknown. Gentle Star. Radioactive, tam nie mamy co iść, bo od razu nas zacznie zżerać promieniowanie. To jest niskie, to tam specjalnie nie interesuje. Moderate, leśny teren. Też średnio. Pogoda, burze piaskowe. Flora jest bardzo ograniczona. Dobra, lecimy tam. Ale praktycznie paliwo zużywamy tylko jak wylatujemy z Układu Słonecznego, więc... Po tym naszym Układzie Słonecznym możemy trochę polatać. A, będę musiał zrobić jakiś porządek, żeby ustawić jakieś łóżko. Bo zanim zrobię dodatkowe moduły do statku, to też trochę minie. Bandaże też mi się już kończą. Pnącza, pnącza, pnącza. Dobra, zróbmy sobie 18 tego. Znaczy 50 zdrowia przez 10 sekund. Mi to styka. A bandaże na sytuację awaryjną. Teraz się nam pobrało do ekwipunku, niestety. Dobra, co możemy zostawić? Jej! Moduł manipulatora. Mamy ich 9. Czy możemy już coś? Możemy. Zwiększenie prędkości kopania. Szafa, gra meble tańczą. Current Orbited World. I pustynna planeta. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewa, jego lewa, jego lewa, jego mać. Oho!
miły początek. I tam siedzi Max. Do Maxa na razie nie chcemy iść. Ale sobie pokażę apteczkę, bo nie widzę też naszego namiotu. Dobra, z tego co widzę, teraz kopię w miarę konkretnie już. Znaczy dwukrotnie zwiększyło prędkość, jakby nie patrzeć. O 100%. Czy ja wykopałem skrzynię podruchowo? Wooden chest. Can't see shit. Spacesuit backpack that is meant to help you breathe and stuff. It doesn't. Dobra, łapie, dzięki gro. Za troll. Dobra, nie widzę już tutaj nic ciekawego. Au. Ale jednak wyskoczyłem, jakimś cudem. Nie, Max jest agresywny. Ładny lód, dziękuję. Kaktus i drzewo palmowe. Wooden log. A, czyli to się nie różni. Cacti block i cactus juice. Co mi napił mi się soku z kaktusa? Był dobry. Czy ty jesteś agresywny? Ty nie, ale Max jest. Dziękuję. Też nie jesteś agresywny? Au. O, no taki fajny... coś. Nie wiem, czy tu jesteś, ale fajnie wyglądasz. Skóry pozamieszczone na ogonie. Koncepcja fajna. Dobra, jak zawsze poszukamy najpierw całą planetę dookoła. Okej, okay, kolejna studnia. Ło, ho, 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 ho. Niezła przejażdżka. Jakiś chest. Okej, okay, dziękuję. Explorer's Lantern. I have plan for you, Lantern. Ziemia z innej planety. Pff, na pewno to nie zrobi żadnego pierdzielniku w ekosystemie. Na pewno. Dobra, ale z tym patentem sobie poczekamy aż do powrotu na statek. Czy ty jesteś agresywny? Tak, ty jesteś agresywny. Trochę pikseli. Więc sobie pójdziemy, zrobimy tą latarnię na patyku. A agresywny. I gdzieś go wcięło. W sumie węgiel przy okazji. A później pójdziemy, że tak powiem, kopać w dół. Nie wiem, czy w tym, czy w następnym odcinku, ale zobaczymy. Ała. Dobra, schowam broń, bo oni nie lubią uciekniętej broni. Też ten strój jest świetny. Pustynna szata plus 5. Hej, ludzie! Iś, okradniemy ich. Z tego chętnie. Noże do rzucania. Tungsten, okej. Okay. Masz drewniany kibel i szczury, wiesz o tym? Proszę pana, czy pana lodówka chodzi? To niech pan mnie łapie. Ha, frajer. Tak, mam lodówkę. Burd. Burd, sio. Piramida. Czego nauczyły mnie gry i filmy? W piramidach są pułapki, zarazy, skarabeusze i skarby. Z czego oleję pewnie tą resztę i pójdę po skarby. Tak, to jest dobry plan. Nawet widzę... I see the treasure.
Czap, czap, czap. Oho. Pora na papu. Nom. Cukier. Nom, 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 no. Jak można nie jeść czystego cukru? Ani kaktusa. Dobra, stek. W wolnej chwili sobie będę musiał iść popolować. Skarby, skarby, skarby. Electric Resist. EPP Augment. O, wszczep. Okej, mamy wszczep. Dobra, później się ze wszczepami połowimy. Human Sandstone Statue. Check out the hair. Thorns. Spiky cookies. Schemat poznany. A chyba łapię. Teoretycznie jak teraz mnie przeciwnik uderzy, to dostanie obrażenia, ale pewności nie mam. Zobaczymy. Ropa. Au. Iu. Au. Ła. Skurczy byku. Dostaniesz obrażenia, jak mnie dotkniesz? Nie. I telefoniada. Zaraz oddzwonię, nie mam czasu. No time to explain. Sio, sio, sio ode mnie. Ty też. Dajcie mi ropę. Czarne złoto. Kawałki cegieł, ale wątpię, że tam coś znajdę. Zwykły kamień? Cobblestone, tak. Okej, ciekawie. Ale ty nie jesteś ciekawy. Jedna skóra. Spoko. Wygląda jak budynek Hylotl, z czego osobiście powiem szczerze, że nigdy żadnego nie widziałem, bo... Jak ja ostatnio grałem, ich nie było. W ogóle żadnych budynków Hylotlów, żadnych wiosek, nic. Daj, daj, daj! Dobra, co tu mamy? Au, więcej paskudstwa. I sobie. I być farfocem gdzie indziej. Piętro wyżej. Czy to jest duch? A, na szczęście jest papierowy. Ała! Tego skurczybyka tam nie zauważyłem. Dobra, baterie naładujcie się. Kotę, kolejny ptałek z głowy. Kaligrafia. Mhm. Decorative. Oho, ładne biurko. I ładna półka z książkami. Już są moje, dziękuję. Grand Theft Mebel. To są moje duchy, znaczy moje meble. Nie obchodzi mi to, że jesteś martwy i tutaj pilnujesz tego miejsca. Siu, 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 siu. Go away. O, masz sklep. Mercenary Helmet. 15. 7,5, 7,5, 3. To samo co mój. Ryż. Shade Call. Soul Trigger. Jednoręczny granatnik, ale nie, że sporo kosztuje, to jeszcze... nie. Jakoś tak średnio. Ile za to chcesz? Nic. Dobra, trzymasz to za free. Za wyrzutnie 300, chyba tam na stacji dawali więcej. Desert Cloak. O, wow, wow, wow. Jestem Jedi.
Jedi. I'm doing here a Jedi stuff. You know. Pew. Shrink, 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 shrink. Aha, Jedi! A racja, skrzynki. Comet gun. Take that all! I o to mi chodziło. O, instrument! O tym też wam mówiłem. Amateur... Amatorski bard. W sumie, momencik. Dodamy tu. Jakie mam w standardzie teraz? Oho, trochę tego jest. I tu widzicie, na różne instrumenty też są wersje. Kolędy, nie kolędy. O, dla Elizy, klasyk. Dla mnie 9 na 10, daję okejkę. Coś ciekawego? Bomby i piksele. W sumie skrzynię też bierzemy, zawsze na sprzedaż. Ciekawe, ile dostanę za drzwi. Ohoho. Proszę, dajcie mi tę zbroję, żeby to przynajmniej była jakaś ozdobna, żeby była. A, energia mi poszła w drazgi. Piu, piu, piu. I o tym właśnie mówimy. Pistolet w lewej łapie, tarcza w prawej. I o to chodzi. Aha, nie to. Może nie ma jakoś mega obrażeń, ale primo mogę walić z daleka. Sekunda, zawsze jestem czymś blokowany. Na sprzedaż, na sprzedaż, na sprzedaż. Piu, 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 piu. Albo w sumie. It's sniper time. Dobra, baterii, ładuj się. Dobra, i co tu mamy? Książki. Ok, sobie jak zawsze później przeczytam. Trochę złota. Ribbit. Mebel, zawsze mebel. Piu, piu. Uf. Uwa. Cieszę się w ciemności. Die. Krótki miecz, który zadaje obrażenia od lodu. A duchów to chyba nie przymrozi, ale zobaczymy na jakim organizmie żywym. Już nalatuje jakiś organizm. Dziękuję za testy. Ała. Uła. Damage. Nie zauważyłem. Wyro. Xia Li Downfall. Też nie wygląda jakoś zbyt emocjonująco. Bierzemy. To na pewno. Mebel na sprzedaż. Sprzedaż. Robi dong, biorę to. Na dział z meblami mam pełny. Dobra. Czyli tutaj chyba na razie będę auć kończyć. Bo już mamy ponad 20 minut. Idź siop. Idź być mutantem gdzie indziej. Ale zrobimy chyba tak. Piu, 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 piu. Au. Czy tutaj coś będzie na dnie? Chyba nie.
Dobra, więc ja na razie będę kończył, więc jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, będę bardzo wdzięczny, a póki co, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Na razie, hej, see you later, alligator.